that my voice or sound output was set to HDMI because I was using TV before, now I'm on a monitor. And my headphones are dying as well. Great. It's going well so far. Just plug them in. Should be better. It's going to be a mix of English and Polish today because I'm joining a party which is Polish based, so there will be some Polish language spoken. Jest i on. Mówisz i masz. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ręka cię nie boli? Ręka? Nie, nie boli mnie, nie boli. Ja wprawiony jestem, wiesz? Po to na siłownię chodzę właściwie. Raz lewa, raz prawa, jakoś idzie. A jakoś dzisiaj nie mam tempa. Na każdym kółku psuje zakręt, naprawdę zakręt, gdyby nie się. Miałem niedłony weekend, nie wiem, mamutka przyjechała, bo gdyby tak mi napaliła. Bo ona będzie teraz bigos gotować. I stwierdziła, że nie ma gazowej tematyki. Mam po prostu dwa okna na górze otwarte, na przestrzał i jest kurwa taki, że się pod tym reje. Mam symulację, jeszcze wiatrak się postawię.
91-1. O kurde, ale miałem deltę. No dobrze. Aż się zapuściłem. Sorry. 5? Coś jeszcze? No. Zderzenie 8877. A odbicie 7788. Delikatnie na kostce skacze, ale na asfalcie już wyjdzie. Na kostce to i tak już będzie skakał. No, ale to wiesz. Ale asfaltu czy... Zresztą nie. Temperatura jest w miarę. Nim hamuje do połowy. Nie hamuje do końca. Ładnie.
zbiera i mogę zredukować ciśnienie wcześniej raz. Kurde, kierownica mi się odkręciła od stelaża. Aż tak bardzo chcę zejść poniżej 51, a już niewiele mi brakuje. Wiecie co wam powiem? Nie wiadomo jak bardzo się ustawi te ustawienia, żeby prawa strona grzała mocniej i tak się nie dogrzeje. No, nie ma szans. Twierdziłem właśnie tak, bo ustawiłem już na maksa jak się dało po prostu prawą stronę, żeby grzała tylko. I tak jest tak samo. Mam 70 stopni, 69, a na lewej ten 78, tak mniej więcej. Ile my tu krążeń śmigamy? 44. No jasne, chuj, to będzie 44 bolesne okrążenia. 44 okrążenia. On pali 8, 0,8, tak? 0,85 mi wyszło. I bardzo mało paliwa trzeba wziąć. A nie, chwila, źle wpisałem. 44. To też mało, 38 litrów tylko? No, plus... Znaczy minus jeszcze, wiesz, jechanie za kimś, to tego pewno będzie jeszcze mniej, nie? Ale to dużo mniej niż poprzednie wyścigi. Znaczy może nie dużo mniej, ale mniej. Mało jest szybki, prosty, większa. Wiesz? I dlatego jest mniej, wiesz, na pewnym gazie. Też prawda. Ja dzisiaj wybitnie nie mam tempa, też schodziłem poniżej 51, ale nie mogę zejść poniżej 52. Ja nie mogę zejść poniżej 55. Dzisiaj niedziel testuję kamerki tak jak ty. Tak? No, żona mi kupiła, mówię, ach, to sobie przetestuję.
Ja muszę moją zamocować jeszcze porządnie, bo nie mam takiego mocowania, które bym wbił kamerkę i włączał, bo myślę, że to dużo mam kombinacji, żeby ustawić. No to ogarnę jutro, a homebase jadę do zimnicza. Ale zimne laczki. Ja 75 na lewej, a na prawej 68. Ja postałem w boksie, nie zmieniłem i mam wszystkie na 50 do... Ja w ogóle nie włączyłem po pierwsze, nie tylko włączyłem. Aha. Bo ja mi się lepiej jeździ, jakby troszkę pojeździł do samochodu. Troszkę? Tak z jednej strony jak przydłonię. Lepiej mi się. Dwie sekundy przodu. Dobra, coś tam wychodzi już na tym torze. Tylko, że to będzie problem z korką. Ale ustawienia mi się posyłali. No nie, te twoje to totalnie nie. Tak mi tył uciekał. Jakiś dziwny masz ten. Kształty to wygląda. Dziwne kształty? Czego? Kamery. No takie sobie włączyłem, żeby obcinało boki. Cały dzień pod wykarta. Nie, fajnie wygląda. Pod wykarta opalałem. Bo ja próbowałem wyprowadzić, wiesz? I przegięło mnie w drugą stronę. Fajnie, fajnie. Rąbię się kółka, kręci to nic. Jak kręcę kółka tutaj? Nie, mam na maksa, kiedy nie to jest nią. Trakcję masz włączoną? Wow.
Ale ty jakoś to ładnie robisz, tutaj. Mi to w ogóle nie wychodzi. Dobra. Pojechali, chwali. Ile paliwa leje ta? Ja nie zmieniam, stara, mam 6 litrów, tak, standardowo. A w sumie ta. Kurwa mać. Jakiś kwal, bo tu siedzimy, czy nie? Tak, teraz. Aha, teraz będzie, tak? No to super. O, już jest. Po co mu mówiłeś? A mi pokazuje practice. Musisz wybrać tam opcję i wyjść. Zaraz. Tutaj mnie wykolegować chcieli. Człowiek na chwilę wyjdzie i tu już coś pozmieniane. Okidoki. Góra stopa. A, już widzę, dobra. Tak, paliwam za dużo. Starczyć. A? Paliwko na kwalifikacje. To też powinno wystarczyć. Co jest? Ja potrzebuję pad. Ewidentnie jest projektar po tym wybudzie. Thank you.
Oj, Quelks, piękny czas, 4.15, jakbyś taki zrobił wyścigu. Po okrążeniu. Jeszcze raz. Normalnie by było pięknie. A, 8 sekund zostało, to już nie pojadę, tak. Dobra, to startuję z piątej. Piącistej. Takie robił czasy w tym, to... No tu wszystko możliwe, jeden dzwoni pod, wiesz, po zawodach. Bandy blisko. Piąta pozycja startowa, zobaczmy kto jest przede mną. Jakaś... Czemu tu się ten... Trzeba za paliwo zdankować do jasnej cholery. Mi na tym samochodzie lepiej się jeździ z paliwem pewnym niż z pustym, wiesz? No tak często bywa tutaj. Ja tak miałem... Tej gorszy, znaczy tym, nie? Nie, masz 6 litrów nalałem, nie? W ostatniej chwili zdążyłem nalać. Dobra, zobaczmy kto co, jak, dlaczego, po co i dlaczego i w ogóle. Pamiętajcie wcisnąć wyścig, nie? Niedział. Poju? Kurde, nie wiem jak się mówić tą ksywkę. Piju, no, dziękuję. Tylko ty piju. No bo to nie jest takie wcale oczywiste, jak się patrzy na tą napisownię. Ciekawo, co piju. Dokładnie. Chociaż Ślimak wymawia mój nick dobrze na tych wszystkich filmikach, które robią razem z, albo osobno z Markusem, a Markus nie potrafi. Magnadzik. No bo to jest Quelkses. No dokładnie, Quelkses. Quelkses. On mówi Quelks. On mówi inaczej jakoś. Już nie pamiętam jak. Quelks chyba. Quelkes jakoś. Quelkes, no. Dokładnie tak. Dobra. No dobra. Ślimak, Magnadzik, Piu i Niedział. Ja dzisiaj nie ma tempa, więc spoko. Ja dojadę przedostatni albo ostatni. Nie no, ostatni nie dojedziesz jeszcze, jestem ja. Na razie ostatni jestem ja, więc uspokójcie wszyscy. Ostatni będą pierwszymi, czy jakoś tak? Gdzieś? Coś? Czasami wychodzi, czasami nie. 10 okrążeń, okej. Okay. O, niewiele czasu, żeby coś zrobić, nie? Kiciuś, odejdź. O, Ślimak ma tam doping. Tak, na kolanach. Mr. Slime ma... O, to jeszcze lepiej jak na kolanach. Blondynka czy brunetka? A może ruda? To już w ogóle. Nie, ruda nie jest. Łaciata. Ruda na kolanach, to wiesz. To już daleko nie pojedziesz. Początek spokojnie, bezpiecznie, trzeba wyczuć przeciwników. Ślimak pojechał bardzo blisko bandy, dosłownie na milimetry tam było. Tak, Niedziala nie widziałeś. No nie widziałem, za daleko z przodu jest. To pierwszy zakręt mi zrobił. O, dotknąłem bandy. Dobra, pierwsza próba ataku. Ślimak poszedł trochę za szeroko tam i się udało. Kolejny jest Piu, 25. Niedział już proszę bardzo, czasy poniżej 22.
No rest for the wicked. Ciśniemy. Już trzecie okrążenie? Bloody hell. Straciłem, ale nie chciałem doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Trzeba podgonić znowu. Brakowało mi tam overlapa, żeby wyprzedzić. O, idealnie w pierwszym zakręcie. I szeroko tu bardzo, no. Kurde. Ale miałem deltę mega, tylko ostatni tak nie poszedł. Udało się na trzecie. Magnadzik, uciekaj. Nie, czy nie dzisiaj. O, no, teraz ja przywaliłem. Sprawdzałem, jak bandy smakują na tym torze. Jak? Ja to przednie mam prawie 60. Słodziutko, musisz spróbować też. Truskawka z maliną. Poczekam do treningu. Coś się w zakrętach przestałem mieścić. Teraz 141 w ten zakręt i się listuje taki w prawo, no to jest szybki. Oooo, ja zaczynałem dupę. O, trochę uślizg tu widzę przede mną. Daję ci. Szeroko dość. Na krawężniku. Jezu, za kim się jedzie tragicznie, bo nie widać tych band. Jezu,
dobrze, że nie ma zniszczeń, wiecie co? A nie ma zniszczeń, aha! Nie tego, to nie. To całe szczęście, bo też miał już bym podniszczone auto. O, ale boczek! Nie ma. Tutaj wiesz, jak wiesz jak się bronić, to... No już w pierwszym mógł jechać. O, i szeroko bardzo, szeroko. No, tak to się nie robi. No ja już tam byłem obok ciebie, wiem, nie wjechałeś. Nie, ja jechałem cały czas prosto. No, ale ja mówię, ja byłem cały czas obok ciebie już na tej prostej. I nagle skręciłeś na mnie w lewo. Ja zawracałem, nie wiem. Będę musiał trochę potrenować, bo znowu nie mam tempa dzisiaj. A boli mnie to strasznie. Bandy są, wiecie co? To jest. Było wyspinować. Koniec wyścigu. Łatwo. No. A. Dzięki, zgadnąłem wszystkie punkty, żeby tak było też w poniedziałek i będzie fajnie. Brawo. Ja też. A ja tam na tym zdjęciu było pokazane, co wysłałem, że jakie są ustawienia. Tak. Nie, ja miałem 30 litrów. Ja miałem 30. Standardowo. Ja miałem 30. A ja 40. No, ja 30 litrów. Ja miałem deltę taką na niektórych okrążeniach ponad 400 do przodu, tylko że nie mogę tego dowieźć zawsze, nie? Ale ten wyścig będzie fajny, bo dużo osób ma bardzo podobne czasy. Kwalifikacja będzie bardzo ważna i potem wyścig będzie bardzo fajny. No miejsce no, to będzie mega ważne. Jeżeli będziesz jechał z przodu, tak, to jesteś wygrany, dokładnie. No, niekoniecznie, niekoniecznie. Może być bardzo fajna walka. No, duble będą śmieszne, no. Ja dwa razy zaliczyłem bandę. Ale z drugiej strony na przykład... Jakby były zniszczenia. Na dublach możesz lider bardzo dużo stracić, nawet jeszcze nie będzie żadnych wypadków, tylko po prostu przejechać przez ten cały ten. Zależy gdzie trafi też na dublowanego, nie? No. I jak szybko dublowany się zorientuje, że trzeba puszczać. To jest ten wyścig, który warto być na czacie głosowym. Fakt. Można. Fakt. Dobra, tego ustawienia sobie zapiszę ładnie, żeby nie było. Bo naprawdę są fajne. I co teraz? Ja zgubiłem 2 sekundy dzisiaj. Teraz to ja idę, bo kupiłem krowy na farmie. Krowy na farmie, no tak. 15 krów. I muszę nadygać pole z sianem, żeby ściąć, przetrząsnąć, zebrać. Jeszcze spytam się, pokój jest na pewno ustawiony na 130%? Tak. To mało pali, naprawdę, no. Aż jestem zdziwiony. Dzięki. Do nara. Nara. Ty trochę kariery pojeździć to takim co, razie. To co, idziemy na Project Cars na chwilę, zobaczyć ten wyścig, jak następny, ten z Older? Możemy, jasne. Bo ja jeszcze mam chwilę czasu. Ja i tu jestem wjeżdżony, także w sumie. To kto robi?